Witam serdecznie. Kolejny odcinek naszego cyklu, który bardzo lubicie. Jeden taki egzemplarz i dzisiaj rzeczywiście wyjątkowy egzemplarz w naszym programie. Udało nam się po kilku próbach w końcu spotkać z dwukrotnym mistrzem olimpijskim w tenisie stołowym, z Patrykiem Chojnowskim. Witam. Cieszę się, że udało nam się spotkać i bardzo się cieszę, że zgodziłeś się z nami porozmawiać. I teraz może zrobię taki krótki wstęp, dlaczego akurat w programie, w którym zazwyczaj rozmawiamy z ostrudziakami, dlaczego znajdujesz się ty? No bo masz związki z ostrudą. Powiedz może naszym widzom, co to są za związki. Zdecydowanie tak, jestem związany z ostrudą wieloletnie, ponieważ w wieku 16 lat przeprowadziłem się do ostrudy. Byłem zawodnikiem klubu przez ponad 4 lata. Mimo że zmieniłem później barwy na inny klub, to dalej w ostrudzie mieszkałem do 22 lub 23 chyba roku życia, więc z ostrudą praktycznie 6-7 długich lat byłem związany. Dobrze wspominasz Ostrudę? Oczywiście, że tak. To był piękny czas. Tutaj poznałem swoich przyjaciół, z którymi mam do tej pory bardzo dobry kontakt i jestem, można powiedzieć, związany emocjonalnie gdzieś z Ostrudą. Gdzieś tam zawsze, jak jest jakiś wolny czas, to przyjeżdżam czy na weekend, czy nawet na jeden dzień pochodzić, odpocząć nad jeziorem. Mhm. No dobra, ale zacznijmy od sportu, bo twoje największe sukcesy to sukcesy sportowe. Dwukrotnie zostałeś mistrzem w paraolimpiadach. Zerknę sobie do ściągi. 2012 Londyn i Tokio w tym roku 2021. Czy to były twoje takie największe sukcesy, ale w takim sensie emocjonalnym? Czy o tym marzyłeś? Zdecydowanie tak. Od małego gdzieś tam zawsze chciałem osiągać największe sukcesy. Zdobywać najwyższe laury i wygranie igrzysk, w moim przypadku paralimpijskich, dla sportowca to jest spełnienie marzeń. Mi się dwukrotnie udało osiągnąć ten sukces, dwukrotnie spełniłem swoje marzenia. Raz niestety w Rio finał przegrałem, więc byłem drugi, ale po latach uważam to również za sukces. Więc tak, sportowo się czuję bardzo spełniony. Mhm. Dodatkowym takim sukcesem jest też to, że oprócz tego, że bierzesz udział w zawodach dla paraolimpijczyków i dla osób niepełnosprawnych, to też zwyciężałeś w takich zawodach z pełnosprawnymi osobami. Bo ja od samego początku trenowałem tenisowy osób pełnosprawnych, tak? Te turnieje osób niepełnosprawnych dopiero przyszły w wieku 21 lat. Ja do tej pory gram w Superlidze osób pełnosprawnych. Byłem wiele lat zawodnikiem kadry narodowej seniorów. Zdobyłem tytuł mistrza Polski osób pełnosprawnych. Wszystkie kategorie wiekowe w tenisie stołowym wygrałem. Byłem mistrzem Polski, więc jakby ten sport osób niepełnosprawnych to był dodatek do sportu osób pełnosprawnych. Ja dlatego tak późno zacząłem grać w tym sporcie osób niepełnosprawnych, bo gdzieś tam się wstydziłem. Na początku się trochę wstydziłem, dlaczego mam tam grać, skoro tutaj jestem najlepszy w tych swoich kategoriach wiekowych. Z wiekiem udało się mnie przekonać. Moja noga zakwalifikowała się właśnie do tej niepełnosprawności, no i spróbowałem tam swoich sił. Mhm. A jak zaczęła się twoja przygoda ze sportem? Przez rodziców. Moi rodzice byli związani ze sportem, moja mama pływała, mój tata uprawiał lekkoatletykę. Oboje byli nauczycielami wychowania fizycznego w szkole.
więc gdzieś tam siłą rzeczy byłem skazany na sport. Rodzina, dziadkowie również sportowcy, więc rodzina z krwi i kości sportowców. Więc to siłą rzeczy musiało gdzieś się tam stać, że w którąś dyscyplinę sportu będę wepchany. Mhm. Okej, okay. I padło na tenis stołowy. Doszedłeś do najwyższych miejsc. Powiedz, ile trzeba włożyć w wysiłku? Ile to kosztuje sportowca, żeby te najwyższe laury osiągnąć? Ile musiałeś poświęcić? To jest ogrom wyrzeczeń, ogrom bólu, cierpień. Jest naprawdę mnóstwo czasu trzeba poświęcić i mieć w sobie samozaparcie, dyscyplinę i ogromne zaangażowanie. To też to nie jest tylko mój sukces, bo też to jest sukces. Sukces osiągam, ja osiągnąłem dzięki też osobom, którym się otaczałem, które mi pomagały. Przede wszystkim to była moja rodzina. Oni mnie zawsze najmocniej wspierali w ciężkich momentach. Też miałem takie szczęście, że trafiłem na takich ludzi, na których trafiłem, na przykład tutaj w Ostródzie, na trenera Tomasza Krzyszewskiego, który jakby mój poziom sportowy podniósł na wyższy poziom. I to jest, tak jak wspominałem wcześniej, to jest mnóstwo wyrzeczeń, ciężkiej pracy, powtarzalności i skupienia się na rzeczach, które sobie gdzieś tam obrazujemy w głowie, które chcemy osiągnąć. Mhm. Wyczytałam, wyszukując na Twój temat przed naszą rozmową, trochę informacji, że masz takie motto: nigdy się nie poddawaj, ciężko pracuj, ale mądrze. Co to znaczy pracuj mądrze? Miałem mój pierwszy trener, który jakby nauczył mnie grać w tenisa stołowego, miał takie powiedzenie: lepiej mądrze stać niż głupio biegać. I we wszystkim trzeba, nawet w sporcie zawodowym, trzeba znać umiar, tak? Więc ja jakby szedłem tą drogą, gdzie nie przetrenowywałem się. Oczywiście odbywałem mnóstwo godzin jednostek treningowych w ciągu dnia, bo to jest między 5 a 6 godzin treningów dziennie, ale gdzieś tam zawsze pamiętałem o tym, że jeśli trenuję, eksploatuję swój organizm, też potrzebuję odpoczynku, odnowy, regeneracji. I też wiem, z doświadczenia teraz wiem, że jeśli są jakieś kontuzje i coś zaczyna boleć, to lepiej to wyleczyć niż tam pokazywać, że jest się twardym i tylko pogarszać te kontuzje, więc uważam, że wszystko trzeba robić z głową. Kariera sportowca zawodowego jest dość krótka, patrząc na całe życie ludzkie. Czy masz na siebie jakiś pomysł, co będziesz robił, jak już nie będziesz zajmował się sportem wyczynowo? No u mnie ta kariera właśnie się zbliża. Tak sobie ostatnio myślałem dużymi krokami. Ja mam 32 lata w tym momencie. Jestem związany jeszcze 2-letnim kontraktem z drużyną Superligi z Działdowem. I gdzieś powoli myślę, żeby się wycofywać z tego sportu wyczynowego. Też chcę swoje zdrowie doprowadzić do porządku, czy właśnie ten staw skokowy, który jest po wypadku dosyć mocno zniszczony. Pomysł na siebie mam. Od kilku lat takim moim konikiem są nieruchomości, więc uwielbiam remontować mieszkania, sam je aranżować, wysrajać, więc to jest taka moja pasja, więc gdzieś tam jak skończę, to wiem, co będę chciał robić. To tak od nieruchomości do tenisa stołowego to dość duża rozbieżność. Tak, no akurat tym zarazili mnie w Gdańsku moi bliscy znajomi, gdzie no, ja od zawsze lubiłem przebywać w ładnych wnętrzach, gdzieś tam za małego ładnie rysowałem i to gdzieś we mnie zostało, tak? Sam teraz mieszkanie, w którym mieszkam, sam je urządzałem, więc ja lubię takie rzeczy. Okej, okay. To bardzo ciekawe. Przyznam, że jestem zaskoczona, ale super. Dobrze jest mieć na siebie pomysł. Dzisiaj przyjechałeś do Ostródy, żeby spotkać się z młodymi zawodnikami naszego ostródzkiego klubu tenisa stołowego. Co byś powiedział takim młodym osobom, jak oni właśnie, którzy zaczynają dopiero swoją karierę sportową? Co byś im poradził? Na pewno bym powiedział, żeby znaleźli coś, co ich cieszy, tak? Nie robić nic z przymusu, czy to nawet rodzice ich gdzieś pchają, oni tego nie czują. Na pewno, żeby szukali zajęć, które im sprawiają przyjemność, które gdzieś tam z czasem pokochają, tak? Jeśli w czymś znajdziemy pasję, to wydaje mi się, że jesteśmy osiągać
stanie fajne rzeczy, tak? A jeśli robimy coś, bo ktoś nam coś każe, czy do końca tego nie czujemy, nigdy się nie oddamy temu, to nigdy nie będzie wzbudzało w nas tyle emocji, ile powinno, więc zdecydowanie bym radził im szukać takich rzeczy. Jeśli to jest tenis, to super, ale jeśli nie, to takie rzeczy, które sprawiają przyjemność. Przede wszystkim przyjemność. Mhm. Czy czujesz, że w sporcie osiągnąłeś już wszystko? Czy jeszcze stawiasz sobie jakieś cele? Cały czas. Każdy następny pojedynek, każdy następny turniej jest to dla mnie wyzwanie. Wiem, że też przy moim zdrowiu nie jestem w stanie przeskoczyć pewnego poziomu i pewnych osiągnięć w sporcie pełnosprawnym. A w sporcie niepełnosprawnym osiągnąłem wszystko, więc tam już wszystkie cele są odhaczone. I chyba już nie mam takiego parcia na to, żeby mieć jakieś wygórowane oczekiwania od siebie w tenisie stołowym. Mhm. Okej. Czego ci życzyć? Teraz przede wszystkim zdrowia. Są świeże kontuzje, gdzie potrzebuję czasu, żeby je wyleczyć i w sporcie przede wszystkim sportowcom powinniśmy życzyć zdrowia. To jest najważniejsze. Dobrze, zatem życzę ci zdrowia, a kiedy już skończysz karierę sportową, to sukcesów na rynku nieruchomości. Dziękuję bardzo. Dzięki za rozmowę.